Dobra, siemaneczko widzowie, ogólnie jesteśmy sobie dzisiaj na dość nietypowym miejscu, ale widzowie, Jaś ostatnio coś knuje, w ogóle się nie odzywa, tak jakby w ogóle był odcięty od świata, dlatego, słuchajcie, on coś, zobaczymy sobie, dobra. Będziemy sobie go dzisiaj śledzić. Lecimy obrabować Jurmeksa, kurde, żeby go nie było w domu, żeby go nie było w domu. Dobra, widzowie, pijemy poteczkę i lecimy na niego. Co on chce niby zrobić? Czy ja on chce mnie okraść? Nie ma go w domu. Dobra, szybko. Piszemy sobie to. Dobra. Co? On nie szybko sobie. Szybko lecimy. Tu coś ma jeszcze fajnego. Nie, nic tu nie ma, tu pusto. Nie, jakiś, nie wiem. Lodówka, dobra. Wezmę sobie to. Nie, to. Ukradę, nie więcej. Co ty odpalasz? Patrz tego. Co jest? Ej, halo, co się dzieje? Co jest? O kurde, ktoś tu jest. Aaaa, spadamy. On się boi, dobra, lecimy za nim. Dobra, to szybko do domu. Szybko do Ender Chesta, dobra, jest. Zabezpieczona kasa. O, dobra, widzowie. Nie mam pojęcia, jakby zdarzył się totalnie nieoczekiwany zwrot akcji. On teraz jest na balkonie. Widzowie, czy on właśnie mnie okradł? No naprawdę. Tak, wygrane. Yes. Dobra, ja już, słuchajcie, odchodzę, bo nie chcę go szukać. Widzowie, yes. Patrzcie, ja tutaj mam. Ja mam tutaj książeczkę. Proszę o przyjście do sądu. Tak się składa, że został wybudowany sąd. Tam sobie z nim troszeczkę porozmawiamy. Co to za latająca książka? Daje o, mi to do skrzynia, co jest? Sprawdzimy to sobie. Dobra. Tylko zobaczy samo jeżdżącego kuchata, to mi się chyba, ja nie wiem. Dobra, jedziemy widzowie w takim razie do nowego sądu. Proszę. Zobaczymy, co on tam, dobra. Chyba zaraz będzie szedł do sądu i tam sobie z nim widzowie porządnie porozmawiamy, bo... Do sądu? Widzowie, coś czuję, że nie będzie ciekawie. Co tam sam kład jedzie, co jest? O kurde, dobra, widzowie, wbijamy szybko, bo już tu jest. Dobra. Jesteśmy widzowie, idziemy tu. Lecimy. No lecimy i czekamy sobie na niego, porozmawiamy z nim sobie. Ciekawe, co tam będzie fajnego. No i czekamy, widzowie, czy on już tu idzie ogólnie? Jak widzicie, jest bardzo dużo nowych rzeczy. Zobaczmy sobie tutaj. Dobra, jesteśmy. Siadamy sobie tutaj, zajmujemy miejsce. Co to za mleko? Pochodnia? Co jest? I bąbelki. Ktoś ma tu niewidkę? Mleko, niewidka. No siema, Jasi. Cześć. Słuchaj. Od razu nie bawimy się tutaj w jakieś kurcze... Nie będziemy gadać o jakichś pierdołach. Od razu przychodzimy do rzeczy. Coś ty dzisiaj odwalił. I przyznaj się, bo jak nie, to lecisz do kicia. No ja, ale o co chodzi w ogóle? Myślisz, że jestem taki głupi, że ja nie widziałem, kurde, że ty mnie rabujesz? Ale... Stary, ukradłeś co? Mi ja krabuję. Nie, dobra. Ja krabuję, o co ci chodzi? Słuchaj, powiedz mi, gdzie ty skaczesz tu w ogóle? Wracaj na swoje miejsce, słuchaj. Czy ty po prostu mnie okradłeś? No, ja cię nie okradłem. Dobra, czyli idziesz już ze mną do więzienia. Nie chcę się nie, przyznać. Nie, dobrze, dobra, przyznaję się. Dobra, ale i tak... Okradłem cię, nie miałem pieniędzy w ogóle. Nie miałem, naprawdę przepraszam. Okradłem cię. O, słuchaj, dobra, chodź. Idziemy w tej chwili, pojedziemy sobie za to, że mnie przeprosiłeś, pojedziemy sobie w fajne miejsce. Chodź, wyjdź stąd. Chodź tu. Dobra. Idziemy sobie w fajne miejsce. Tutaj jest też takie bardzo fajne. To koniec z naszą przyjaźnią. Nie, chodź tutaj, bijaj. Co to jest? Nic. Zgłoś, nic. Tu jest recepcja. Nic tam nie czytaj, chodź tu. Idziesz do więzienia i to w tej chwili. Chodź, właśnie tam, albo w tej chwili wziąłam broń i już jest po tobie. Gdzie ty idziesz? Tu, w tej chwili, tutaj włazisz i koniec. Dobra, klikaj w łóżko, siadaj na łóżko. W tej chwili na łóżko. Już masz? Dobrze. Tak. Chodź, musimy cię oczyścić tutaj. Dobra, czy ty masz jakieś rzeczy? Chodź tu. Nie mam, mam tylko to. Proszę. Nie obchodzi mnie, to i tak mi to oddawaj, bo... Dobra, okej. Już jest potwierdzone.
Słuchaj, jesteś tutaj zamknięty. I słuchaj, naprawdę chyba dramę czas zacząć, bo słuchaj, ja sobie nie życzę, żeby ktoś mnie okradał. Mogłeś przynajmniej o to poprosić, a teraz widzisz, gdzie się znajdujesz. Więc słuchaj, ja stąd chyba po prostu idę. Więc słuchaj, żeby mi się już tak nie powtórzyło, no i sobie posiedzisz tutaj z miesiąc. Dlatego widzowie, no, wyczekujcie, co będzie dalej.